To było moje spotkanie z panem Marianem Waszkielewiczem, którego serdecznie pozdrawiam i z którym jestem w stałym kontakcie, jeśli chodzi o to wszystko, co z naszym zamiarem wprowadzenia demokracji bezpośredniej. Nasz wspólny wniosek i kilku innych osób, proszę państwa, demokracji bezpośredniej nie da się wprowadzić oddolnie, ponad wszelką wątpliwość. Opór jest tak potężny materii, tych wszystkich pasożytów, szkodników, które żyją jak huba na nas, że nie ma co na, że nie ma najmniejszej szansy na to, żeby ją wprowadzić. Ale jak zostanę prezydentem, to stanę na głowie, daję słowo honoru, żeby, proszę państwa, pracowałem w korporacjach, nie mam najmniejszych wątpliwości, siłą korporacji jest praca zespołowa. Każdy z nas, pracowników korporacji, dawał tej korporacji to, co w nim było, zresztą byli zatrudniani sami najlepsi. Bardzo trudne procesy rekrutacji, selekcji. A kogo zatrudniają? Kogo Kaczyński zatrudnia? Pierwszy headhunter Rzeczypospolitej Polskiej, pierwszy kadrowy Rzeczypospolitej Polskiej. Historyk, który chce się sprawdzać w każdej możliwej innej dziedzinie. Tylko nie jako nauczyciel historii, no bo tam by zarabiał 3000, nie? Przepraszam, nie mam nic do historyków. Mówię o tym, kto nami rządzi. Morawiecki premier historyk, wicepremier Sasin historyk, wicepremier Gowin historyk, wicepremier Gliński, no ten przynajmniej od kultury historyk. Proszę państwa, PiS w opozycji i Ujazdowski mówi tak. Mamy prawo stosować demokrację bezpośrednio. Mamy prawo do podejmowania decyzji w sposób bezpośredni. Czyli obok demokracji przedstawicielskiej konstytucja deklaruje, iż będzie istniała naprawdę, a nie na niby, demokracja bezpośrednia. No, po nim występowało, proszę państwa, wtedy podczas tej sesji Sejmu jeszcze wielu posłów. PiS był wtedy w opozycji. Dedykowałem temu całe odrębne PPP. Można by mówić bardzo długo o wszystkich zaletach demokracji bezpośredniej. Oni o nich mówili, Ujazdowski, ale także inni. Skierowałem zatem pisma do tych wszystkich, którzy pisowczyków, którzy promowali demokrację bezpośrednią. I to był na przykład Andrzej Dera, teraz sekretarz stanu w kancelarii naszego niezłomnego Dudy. Zatem u tego pana, to jest pismo z 28 stycznia 2019, wniosek o sporządzenie do wyjaśnienia, czy w dalszym ciągu jest pan, jak był pan podczas pierwszego czytania w dniu 23 października 2013 roku, przepraszam, tam jest błędna data, to był 23 października 2013 roku, w Sejmie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej za wprowadzeniem w Polsce demokracji bezpośredniej. Proszę państwa, jaką otrzymałem odpowiedź? Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na pana wniosek z 28 stycznia 2019 o treści i zacytowane jeszcze raz. Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądowo-administracyjnego, między innymi taki wyrok i tutaj jest orzecznictwo sądu, definicja informacji publicznej obejmuje informację znajdującą się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego do jej udostępnienia istniejąca, bla, bla, bla. Ja zapytałem, panie Dera, pan żeś był za tym, piał żeś pan, prawie żeś pan walił ręką w mównicę. Należy nam się demokracja bezpośrednia. Zapytałem, panie Dera, czy pan jest w dalszym ciągu za? Poinformowałem pana, panie Dera, że mam kanał PPP i spytałem, czy udzieli pan wywiadu mojemu kanałowi PPP na temat demokracji bezpośredniej. A dostaję jaką odpowiedź? Reasumując, informację publiczną stanowią wyłącznie dane obiektywne lub fakty, nie kwestie ocenne czy postula. Tak między innymi orzecznictwo i autorką jest oczywiście znowu zastępca dyrektora Biura Prawa i Ustroju Paulina Palka. Czyli innymi słowy olał sprawę pan Dera. No teraz już jest sekretarzem w kancelarii Dudy, tą demokracja bezpośrednia potrzebna, nie współzarządzanie jak on rządzi. Takiej odpowiedzi nie dostałem od Dery, bo to, co napisała Palka, to nie była odpowiedź, ale podobne pisma skierowałem do tych, którzy wtedy 23 października 2013 roku, jeszcze raz powtarzam, to jest zła data, powinno być, nie wiem skąd się wziął, nie pamiętam, 23 października 2013 roku, wniosek do Ujazdowskiego, taki sam, czy w dalszym ciągu jest za i czy mi udzieli wywiadu, nie dostałem odpowiedzi, taki sam wniosek do następnej, której występowanie prezentowałem z PiS-u Józefa Hrynkiewicz, czy jest pani za, czy udzieli mi pani wywiadu, brak odpowiedzi, taki sam wniosek do Bernackiego, Włodzimierza, czy w dalszym ciągu za, czy udzieli, no nie, no bo przecież oni już teraz są partią rządzącą.
Skierowałem również wniosek do Kaczyńskiego, to jest potwierdzenie odbioru, wpłynęło 30 października 2018 roku. Wniosek o przeczytanie przez adresata niniejszego pisma przesłanej przeze mnie w załączeniu książki. Zainwestowałem w Kaczyńskiego, zainwestowałem w demokrację, proszę Państwa, kupiłem za Wasze pieniądze, bo mnie jest dziad. Bo mnie najlepsza z demokracji, jak Kaczyński mówi, że w Polsce jest najlepsza demokracja, do tego doprowadziła, to znaczy funkcjonariuszy publicznego, superdemokratycznego państwa. Kupiłem książkę, niedrogo, dychę kosztowała. Szwajcarska demokracja, szansą dla Polski. Świetna broszura, bo to bardziej broszura niż książka, ale daje kawę na ławę. Autor, pan profesor Mirosław Matija. Poprosiłem Kaczyńskiego, żeby przeczytał i żeby zaprosił nas, mnie, pana Waszkielewicza, paru innych osób, żebyśmy pogadali o demokracji bezpośredniej w Polsce. No i co? Odpowiedział? Ale skąd? Nie ma szans. Tutaj jest dedykacja. Przekonany, że demokracja na wzór szwajcarski może być szansą dla Polski, prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu, Zbigniew Kękuś. No i ma mnie, no wiecie Państwo, w najgłębszych zakamarkach ciała. Nawiasem mówiąc, takie samo podejście ma Schetyna, taki sam wniosek do Schetyny też wpłynęło do Platformy Obywatelskiej 30 października. Też dedykacja, przekonany, że demokracja na wzór szwajcarski może być szansą dla Polski, przewodniczącemu Platformy Obywatelskiej Grzegorzowi Schetynie, Zbigniew Gękuś. I też, proszę Państwa, nie ma odpowiedzi. Zatem Platforma też się nie nadaje do tego, żeby nami rządzić.